Dobra, zobaczę to. A na dzisiaj prezentację miał przygotować Bożydar. Halo, o, Bożydar, jesteś tam, czy cię nie ma? Wie pan co, ja jestem teraz w łazience. Nie zesraj się, masz 5 minut. Dziękuję. Dobra, co to może być za przedmiot? Coś chyba gościu wspominał o H2O, czyli woda, oceany, rzeki, geografia. Na dwójkę powinno starczyć. Ale co jeśli to nie jest geografia? Ryzyko jest zbyt duże. Muszę dać temat, który pasuje do każdego przedmiotu. Tylko co to może być? Bożydar liczy do 10. Raz, 2, 3, 10. Hej, jak wiecie lub nie, nazywam się Bożydar. Bożydar. Kurwa, myślałem, że mi kompa laguje! A to jest symulator kamerki, ja pierdolę! Z internetem zaraz naprawię. Moja cierpliwość się kończy, masz 2 minuty. Nie mam żadnego pomysłu, poddaję się. Pora na CS-a. Robert? Robert Lewandowski, giga chad. Jego wygląd. No jest rasy człowieka, więc nie różni się za bardzo od innych człowieków. Ma dwie pary uszów. Ma jeden nos, usta, dwie pary oczów. Przepraszam, dzisiaj wszystko mi się pierdzieli, Boże. Bożydar, kto nasrał w salonie? Pies. Pies, tak, nie mamy psa debilu zasrany. To nie ja tym razem, zapytaj ojca. Ojciec mówi, że ty. Wiele osób uważa go za największego Polaka, to nieprawda. Widziałem w swoim życiu dużo większych ludzi od niego. Bożydar, jesteś świadomy, że to lekcja chemii? Tak, tak, jestem tego świadomy już. Nie wiem, widzowie, to jest nieśmieszne, że aż mi śmieszy, nie? Tego właśnie przejdę. Nie byłem tego świadomy, ale muszę udawać, że wiem, o czym mówię. Anus jest największą planetą w Europie. Wielbłądy. Największym moim błędem było wybranie tego kierunku. Nikt się nie śmieje, durniu. Przepraszam. Ja ale się czemu śmieję. Tak wszystko pani mówi? Pani jak kurwa, nie jest drive Minecrafta, a nie jakieś piosenki. Na pewno większość z was zna Roberta z tego, że jest TikTokerem. Niech ten kawałek będzie twoim gościem w trumnie. Kapusz, inaczej szyj środka. Ale niewiele z was wie, że urodził się, gdy miał 13 lat. W wieku 23 lat wygrał Mistrzostwa Świata do lat 10. Podaj, sam sobie podaj, kurwa! I tak byś to spierdolił! Sędziowie nie chcieli pozwolić mu grać, ale nie posłuchał się ich. I ich pobił. I co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? Uwaga, piosenka dla żółgaje. Przepraszam, siostra ma konkurs muzyczny jutro. Sprawię, żeby się zamknęła. Ucisz się, albo cię wystawię na Allegro. Robert był tak zajebisty, że rok później założył własną drużynę Robert FC, w której grał sam, żeby było mu trudniej. Niestety. Mimo to wygrał wszystkie możliwe trofea. Wiesz o co chodzi, byku? Jesteś kurwa na szczycie, każdy ci pocuje lachę. Pobił też rekord świata, strzelając 9 goli w zaledwie 5 minut. Mam ci założyć spocone majty na łeb po robocie, czy co? Zamknij pizdę. Dlaczego mnie wyzywasz w ogóle? Dlatego wyjecham. Po chamsku weszłeś, kurwa. A to przecież nie do ciebie mówiłem. Jeszcze co, oni się ciałami zamienili? Co jest, kurwa? Dlaczego oni się ciałami zamienili? Zdążyłem cię zobaczyć. Tak? Nigdy nie mów ciebie, bo ciebie to się w mordę jebie. O, ty jesteś bezczelny. Szczelny, nieszczelny, a to jest sprawa hydraulika. Aby go osłabić, prezydent Polski Andrzej Duda nakazał mu grać z 10 ogórkami w drużynie. Tak powstała reprezentacja Polski. Let's go! Z wielkim szacunkiem wszyscy do siebie podchodzicie i oni do ciebie przede wszystkim. Ja wypierdalam stąd niedługo. Jak znajdę sobie inny sposób, jak zarobić na swoje rachunki i kredyt, który mam, żeby zarabiać te 3 koła miesięcznie, ponad, jak znajdę na to sposób, to wypierdalam stąd, serio. Tylko tutaj na pisiano zarabiam, żeby mi było okej, nie? Po zaledwie kilku meczach Lewandowski miał dosyć i powiedział, że pierdoli to i nie gra z nimi. Odszedł z drużyny. Witam serdecznie. Zdarzyła się chamska sytuacja z waszej strony. Dobra, sprawdzę. Koleś przywiózł 2 kebaby duże, nie? Z baraniną. Z wołowiną. Tak, i nie wie pani, nie zgadnie pani, co było w środku. Ja chyba... Jeżeli pan mówi, że nie zgadnę, to nie będę próbować. No to raczej by pani nie zgadła, bo to tylko do telewizji się nadaje taki temat. Wstyd mi to powiedzieć. No kurde, no nie uwierzy mi pani, ja nie wiem czy mówić, czy nie. Oczywiście, że mówić. Wie pani co tam było? Nie wiem. Gówno. Wjebał kloca.
kloc, kawałek kloca. Nie wiem, czy on po złości to zrobił, ten dostawca, czy co. A wyśle mi pan zdjęcie? Wyślę, oczywiście. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, jeśli chcesz więcej filmów. Aktualnie jest na stylu, a tutaj parę najnowszych. Kurwa, się, że już koniec! Pozdro. Miłość. Lewandowski miał sporo wolnego czasu, dlatego czemu pojechał na obóz Teamu X, gdzie poznał dziewczynę. Okazało się, że też ma na nazwisko Lewandowska. Dlatego tego samego dnia wzięli ślub. One przychodzą, odchodzą, stale. Ty wiesz, że ja zostaję. Dziękuję ci, Panie Boże. Kurwa, jest w pyte. Lewandowski był szczęśliwy, ale nie na długo. Znudzony życiem wziął udział w turnieju ping-ponga, który wygrał. Oprócz tego ma na swoim koncie Mistrzostwo Świata w kręgle, bilarda i jest królem freestyle'u w Polsce. Ja człowiek, który osiągnął wszystko, popadł w nauk. Ja powiedziałem na początku, powiem, spróbuję. No. Dlaczego mam nie spróbować? Jeśli to mi pomoże, to czemu nie? Lewandowski został zatrzymany za jazdę pod wpływem glutenu i trafił za kratki. Parę godzin później uciekł z więzienia. Strażnicy zapytani o to, jak to się stało, powiedzieli tylko, zostaliśmy zrobercikowani. Jakby tego było mało, Robert zerwał z Anią. Wyrzucił ją z domu po tym, jak zrobiła kanapki bez glutenu. O czym napisał piosenkę. Jest godzina 22, czyli 4 godziny po tym, jak ode mnie wyjechałaś. Przekażę ci w taki sposób to, co mam do powiedzenia. Dla mnie byłaś tynią! Detektyw Wielkano z Wardęga zaczął śledztwo oraz poszukiwania. Okazało się, że nie tylko Robi jest uzależniony, ale też handluje glutenem. Co więcej, jest największym handlarzem glutenu w Europie. Say my name. RL9. God damn right. Mamo, mogłabyś teraz nie odkurzać? Spierdalaj. Lewandowski przeprowadził się do Kolumbii, aby dalej rozwijać swój biznes. Habla español? Si. Nie. Przebywam z Hiszpanami dużo, to fakt. I trochę już nauczyłem się, i portugalskiego nawet się nauczyłem, bo to i Brazylijczycy, i Hiszpanie. Był tak zmęczony chowaniem się, że pewnego dnia wyszedł z domu, poszedł do parku i oblał bezbronną staruszkę szampanem. W międzyczasie... Czajnik się gotował w domu? Robert zabrał ten czajnik, wybiegł na ulicę i dalej oblewał przechodniów, do czego przyznał się w wywiadzie. Polewałem im na mordę ten wrzątek? Po raz kolejny został zatrzymany. Robcio zaspał i nie przyszedł na rozprawę. Mimo to werdykt był taki, że jest niewinny. Sędzia powiedziała, że zabrakło dowodów. Chodzą plotki, że sama kupuje od niego gluten. Patrz, teraz robię taki eksperyment, że musisz udzielić wywiadu, ale bez pytań. Możesz powiedzieć, co chcesz. Nie ma na mnie kozaka i nigdy nie będzie. Bo ja jestem wariatem. Nikt na mnie nie ma, kurwa, takiej, kurwa, władzy, żeby mi cokolwiek zrobić. Mam wyjebane we wszystko, kurwa. Robię, co chcę, gdzie chcę. Gościu, rozpierdoliłbym ci łeb na kwaśne jabłko. Cześć, tato. Znowu oglądasz Gołe Baby cały dzień? Nie, teraz nie. Jestem na zajęciach. Kiedy Robert przestał być poszukiwany, zaczął reklamować szampony do włosów. Stworzył też własną markę smartfonów. Mój smartfon kręci cię. Niedługo później Apple ogłosiło bankructwo. Teraz już nikt nie pamięta iPhone'ów. Każdy używa Roberta. Sam nagrywam ten filmik Robertem XS, R, Lite, Max, Pro. Lewy przegonił Ilona Muska i stał się najbogatszą osobą na świecie. Szybciej z tą lodziarnią! Kurwo, bokiem lecę tu. Jaki piękny wieczór. Lewy był tak zajebiście bogaty, że stworzył własną kreskówkę, ja dla której napisał scenariusz, zrobił animację oraz podłożył głos pod wszystkie postacie. Oprócz kreskówki to jest też rodzaj edukacyjny. Zero strachu, to jest najważniejsze, zero strachu, bo jak strach cię, kurwa, strach paraliżuje ręce w Tibi, pamiętaj, kurwa. Wypuścił własny pad RL9 do własnej konsoli RL9. No żaden Ronaldinho, kurwa! Ale to mu nie wystarczyło. Lewy był tak zajebiście znudzony, że stał się jebanym wiedźminem. Aktualnie mieszka w Warszawie, choć ma w planach przeprowadzkę do Białegostoku. Sąsiad ma remont u góry. Może być troszeczkę głośno. Teraz to, na co wszyscy czekali, czyli fizyczne ciekawostki. Mikroskop. Prawo Pascala. Kto wybił, ten zapierdala. Czarna dziura. Żyrafy. Żyrafy mają duże przyrodzenie i szyję. Są zwierzęciem domowym i brązowym. Zamieszkują biegun północny i ocean. Jajecznica. Mamo, mam wysypkę, umów mnie do lekarza. To pomyliłem prezentację z SMS-em. Źródła.
To koniec, dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, zatrzymajcie je dla siebie. Szybko poszło. Sprawdźmy teraz najlepsze momenty. O kurwa, mocne to było. Sirius, dzięki, don't call. Zajebiste to było. A chuje pisaliście skip na początku, kurwa. A ja tak wiedział, tak podejrzewał, że się... Że...